prezentacja Ford Mondeo MK4 2009 rok, wersja Titanium S. Dzisiaj mamy pełny pakiet sportowy zewnętrzny, charakterystyczne plastry miodu, zderzak z przodu z dokładką, boczne dokładki, felgi 18-calowe, letnia opona bardzo ładna z 18 roku i tylna dokładka z dyfuzorem. Mondeo z najlepszym silnikiem, silnikiem Volvo 2,5 turbo, benzyna, 220 koni, skrzynia manualna, sześciobiegowa. Jest to pełny pakiet Titanium S, czyli mamy czerwone przeszycia foteli, Alcantarę, sportową kierownicę z czerwonym przeszyciem, wyświetlacz Converse, klimatronik dwustrefowy, podgrzewana przednia, podgrzewana tylna szyba, bardzo ładne tutaj niezniszczone fotele przednie podgrzewane, też przyciski niezniszczone, przebieg dokładny 233-186, tempomat, sterowanie radia z kierownicy, no ale to już standard, tak jak jest Converse, i powiadomienia głosowe też są. Auto zadbane, na bieżąco serwisowane, także na obecną chwilę raczej bez wkładu finansowego, jakiś pakiet startowy na pewno by się przydał. Z tyłu bardzo zadbany samochód, roleta bagażnika, bo z tyłu mamy koła. Drugi komplet dywaników, też oryginalne, z czerwonym przeszyciem, i koła z felgami stalowymi, zimowe, z kolcami, kolce można powyciągać. Bardzo zadbany samochód. Jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze, auto jest w 100% bezwypadkowe. Miało lakierowanych kilka elementów, nigdzie nie przekracza grubość 200 mikronów, także to jest tylko i wyłącznie drugi lakier. Lakierowania były spowodowane jakimiś zarysowaniami, odpryskami od kamieni. Z tego co rozmawialiśmy z poprzednim właścicielem, nic to nie było groźnego, bardziej denerwowało pod względem estetycznym. Lakierniczo, pomimo koloru czarnego, samochód jest bardzo ładny. Nie ma dużo zarysowań, można sobie zobaczyć na masce kilka odprysków dosłownie. Bardzo bogata wersja wyposażenia, mamy czujniki z przodu, czujniki z tyłu, ksenony z doświetlaniem zakrętów, z funkcją doświetlania, no i pakiet Titanium S. No, naprawdę auto prezentuje się dużo lepiej niż zwykłe Mondeo. Cena w granicach 30 tysięcy na gotowo po opłatach. Także wkrótce auto w ofercie. Zapraszamy.